imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W drodze przywitała nas tego poranku 12 maja w czwartek pieśń, która znajduje się pod naszymi dzisiejszymi tekstami. Pieśń 482. Rozum, zmysły, duszę, ciało i cokolwiek tylko mam. Łasce Twej powierzam śmiało, bo Twą wierność dobrze znam. Pod Twą tarczą przetrwać chcę, przyjmij, Ojcze, dziecię swe. Drodzy, często znajdujemy pod słowami z Biblii Starego i Nowego Testamentu nie tylko myśli teologów, księży, ale także pieśni, które zawarte są w naszym śpiewniku ewangelickim. Te pieśni, te myśli, te słowa są dopełnieniem i rozwinięciem tego, czego Bóg od nas wymaga. To, co chce nam przekazać w tych słowach. A dzisiaj słyszymy słowo z Księgi Hioba, z 10 rozdziału, z 12 wiersza. Życiem i łaską obdarzyłeś mnie, a Twoja opieka strzegła mego ducha. I w liście Jakuba w 5 rozdziale, 11 wierszu tak czytamy. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Drodzy, Hioba nie trzeba nam przedstawiać. To postać Starego Testamentu. To mąż Boży, który został doświadczony przez Boga. Który zmagał się z wieloma utrapieniami, doświadczeniami, które były na niego zsyłane, których doświadczał każdego dnia. Dzisiaj myślę, że drodzy, wielu z nas ze starotestamentowym Hiobem się utożsamia. Utożsamia się z jego walką. Utożsamia się z jego wytrwałością. Utożsamia się z jego bólem i cierpieniem po stracie tego wszystkiego, co miał. Począwszy od domu, majątku, a skończywszy na rodzinie. Został sam. Ale czy sam? Drodzy, na to pytanie dzisiaj odpowiada nam list Jakuba. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Życiem i łaską obdarza nas każdego dnia. Nasz Stwórca, nasz Bóg, który jest zawsze z nami, który prowadzi nas, błogosławi i nas strzeże. Historia Hioba ma piękne zakończenie. Błogosławieństwo Boże, które zgotował Bóg temu, który wytrwał, było wspaniałe. Było niewyobrażalne, bo Hiob został obdarowany jeszcze większym dobrem, jeszcze większym bogactwem, wielką rodziną. Mógł cieszyć się z tego i radować, że Bóg nie opuścił go, że obdarzył go życiem, że obdarzył go łaską, a w końcu obdarzył go wielkim błogosławieństwem, które mogłoby być również i naszym błogosławieństwem, jeśli wytrwamy, jeśli damy się Bogu prowadzić, nie tylko dzisiaj, w ten czwartkowy poranek, ale każdego dnia, każdego tygodnia.
Drodzy, pozwólcie, że dopełnieniem tych dzisiejszych słów będzie jedna, myślę, z moich ulubionych pieśni, która mówi nam o bliskości Boga, o tym, że On zawsze jest z nami, że zawsze nas prowadzi i nam błogosławi. Bliżej, o Boże mój, chcę Ciebie być, choć muszę jako drzew się w prochu wić, choć mnie przygniata krzyż, do Ciebie śpieszę wzwyż. Noc położy snem i tylko będzie głaz we wzgłowie mym. Daj, by wśród sennych marnych tęsknych myśli żar do Ciebie, Boże mój, ulatał wzwyż. O, tę przebłogą wieść me w serce włóż, żeś z niebem ziemię tę połączył już. Anioły w górze lśnią i bawią duszę mą. Drodzy, życzę Wam dzisiaj, na ten rozpoczynający się dzień, wiele Bożego błogosławieństwa. Niech dobry, łaskawy, litościwy Bóg nas prowadzi i strzeże. Amen.